Witajcie, kochani. Jesteśmy na Fyrtlu i rozpoczęliśmy przygotowania do narodowej, zimowej wyprawy na szczyt wszystkiego. Narodowa, zimowa wyprawa na szczyt wszystkiego. Musi się udać, musi się udać, musi się udać. Stoję przed straganem naszej kochanej Mireczki. Nie ma cieplejszej osoby w całym Gnieźnie. No nie mogę przełączyć na tą kamerę z tej strony. No tutaj coś zgubiłem, te ikonki. Gdzie one się podziały? Okularki? Tu jest? Czekaj. Nie. Hello! Poczekaj, sprawdzę, czy nagrywa, żebyśmy pipy nie zrobili. Szlachetna sprawa jest. No oczywiście, Bodziu, dla ciebie zawsze, ale o co chodzi? Słuchaj, trochę sprzętu potrzebujemy. Jakieś gacie na wacie, jakąś ciepłą, fajną papachę, no i skarpet, dużo skarpet. No Bodziu, dobra, no coś znajdziemy, coś znajdziemy. Jedną parę gaci? No jedną parę gaci. Jedną parę gaci, no to gacie mamy, bardzo proszę. Skarpetki mówisz? Tak, fajne jakieś takie ciepłe, no, wybierz, dobrze, wiesz, oczywiście. Prawdziwe takie skarpetki, dobrze, prawdziwe. Bożynku, dla ciebie wszystko, słuchaj. A co to za wyprawa mówisz? Będziemy zdobywać największą depresję w Gnieźnie. A. Nie będziemy wchodzić w górę, tylko będziemy schodzić w dół. Rozumiem, ale że w równie ekstremalnych warunkach. Rozumiem, że Weneja. A, bez strzacha jesteś, domyśliłaś się od razu. Słuchaj, ale piękna, przybierz, ja chcemy zobaczyć. Nie chcę tej, bo zimno. Jest, taka miała być. No dziękuję ci serdecznie. Proszę, Bodziu, bardzo proszę. Kochana jesteś. Lecz to strzakuje, co? To może powiedz mi, ile płacę? Bodziu, no co ty, chory jesteś, dla ciebie za darmo, nic od ciebie. Jesteś niesamowita dziewucha, no Bodziu, niesamowita, kochamy cię. Dla ciebie i dla Wenei wszystko, słuchaj. Serduszko, powiedz jeszcze ciepłe słowo dla wszystkich, żeby usłyszeli na Facebooku. Kurczę, na taki dzień jak dzisiaj to herbata z cytryną. Dziękuję. Bardzo proszę. No i co powiecie? Na czapeczkę od Wilki. No, teraz czuję się pewniej. Dziękuję, Mireczko, nie zapomnę ci tego. To piękny gest. Narodowa zimowa wyprawa na szczyt wszystkiego. Podłączajcie się. My zaczniemy pierwsi. Podłączymy się do Wenei. Anka? Halo? Boguś? Gdzie ty jesteś? No jak to gdzie? No za pół godziny jest obiad. Zanim się wody Wenei rozstąpią, muszę podłączyć lód. Lód podłączyć. Jaki lód?
lud mojego Firtla. Stopić serca, wiosna i wtedy i wody się rozstąpią. Tyle. Bądź ze mną. Amen. Halo? Halo? Mojżesz nam się trafił. Mojżesz. Z czym panu się kojarzy pan Boguś? A, pan Boguś. Pan Boguś kojarzy mi się głównie z nietuzinkowym zachowaniem. Panie Tomile, z czym kojarzy się panu pan Boguś? Pan Boguś? Przyjemny człowiek. Zwanają. Z czym ci się Boguś kojarzy? Nietuzinkową reakcją na pewne rzeczy. No, z Weneją oczywiście. Z odwagą, bo to też trzeba ją mieć, żeby przepłynąć na przykład Wenecję. Z czym ci się kojarzy pan Boguś? Tynki. Jaki tynkarz? Gipsowy. Dzięki. Bogdan, popieram twoje szalone pomysły i mam nadzieję, że będę mógł ci pomóc tym latającym sprzętem do tej twojej szalonej następnej misji. Jesteś... Wywołujesz magnes, lokalną iskrę i tak trzymać. Ale z zachowaniem innym niż wszyscy. Znamy się, uśmiechamy się do siebie, machamy sobie z ulicy na ulicę. Znamy się z widzenia. Z walką. Krótkie pytanie, z czym się panu kojarzy pan Boguś? Typowy traper nasz. Pan Bogdan mi się kojarzy z dobrej strony. Jak mógł, zawsze i może pomaga dobrym ludziom, dzieciom. Różne rzeczy, czy ekologiczne, czy historyczne, czy jakiekolwiek inne. Żeby to było przez zabawę do poważnych rzeczy i na odwrót, nie? Z czym się pani kojarzy pan Boguś? Z zielenią, z Wenecją, z drzewami, z roślinnością, z czystością wody. By się ogolił chociaż. Że żyrantów potrzebuje, czy co? Pan Boguś kojarzy się pani z ekologią. Ekologią, tak. Pozytywnie nakręcony człowiek, który walczy o ekologię. Jest? Jest. Właśnie, bo do czego nawiązuje imię pan Boguś? Jak to tam właśnie, jak to ma być? Dobrze, poczekaj. No i proszę, nakręć teraz. Ja zadaję jeszcze raz jej pytanie, a ty powiedz zielenią... Ale z zachowaniem innym niż wszyscy. Z Bogdana, żeby powrócić znowu nad słynną naszą jezioro Weneckie, jest bardzo super i podziwiam ten pomysł. Ale żeby się wspinać na jeziorem naszym weneckim, to trzeba mieć inscenizację i pomysł wirtualny, jak to ma być. O, Elkę. Znałeś ją? Tak. Sąsiadka? Tak.
szkoda dziewczyny. Będzie czysta woda? Będzie czysta woda! Dobrze! Jeszcze coś? Trzeszczy. Wszystko trzeszczy. Trzeba się podłączyć. To jest deprecha nasza, gnieźnieńska. Taka właśnie. O! O! No i tak, co ja tutaj do cholery robię? Gdzie jesteście? Sam? Sam mam się podłączyć? Podłączymy to miasto. Gdzie są? O, sztyw mordę. Gdzie są ci moi przyjaciele? Już niedaleko. Już widzę szczyt. Widzę. Widzę szczyt. A jak już się podłączymy? A jak już to przepuścimy przez transformator? To poczujecie ten prąd. To poczujecie wszyscy ten prąd.
Jedni wchodzą na szczyty, a my postanowiliśmy zdobyć największą depresję w Gnieźnie. Depresję, która wpływa na nasze zdrowie. Depresję kilku pokoleń. Zasypioną, którą musimy wziąć na swoje barki. Widzę cię, moje serduszko kochane. Jestem przy tobie. Dobra. I o to chodziło. To jest gdzieś tutaj. Mam cię. Patrz. Zobacz. I teraz delikatnie. Podłączcie się. Podłączcie się. Mamy ogromną siłę. Ogromną siłę. Żadne organy za nas tego nie zrobią. Pozdrowienie dla organistów. Będziemy stroić organy w całym mieście. Ryczy z bólu ranny łoś, zwierz zdrów przebiega knieje. Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. Ratujmy więc Weneję. Biegaj.